My będziemy organizatorami między innymi takiej imprezy, która nazywa się World Games. Ja o niej mówię, olimpiada sportów nie wiadomo jakich. Nikt o niej nie słyszał na świecie, nikt nie widział. A Wrocław planuje wydać na tę imprezę ponad 300 milionów. W tym samo zorganizowanie tej imprezy to jest 170 milionów. Ja zwracam uwagę, że to jest 10-dniowa impreza, w której będziemy mogli poglądać jazdę na wrotkach Babingtona czy przeciąganie liny. Wydamy na to 170 milionów, podczas gdy zwracam uwagę, że porządne przedszkole kosztuje 3 miliony, nowoczesna szkoła 6, basen przy szkole między 20 a 30 milionów, więc proszę zobaczyć i samemu ocenić, czy lepiej budować infrastrukturę i wspierać sport u młodzieży, czy zrobić 10-dniowe widowisko. A jaki jest dług Wrocławia? To jest ponad 50% budżetu, a więc mamy prawie 4 miliony budżetu, to jest 2600, to jest mniej więcej zadłużenie. Czyli można powiedzieć... Tylko, że to jest, mówimy o zadłużeniu gminy. Wrocław i Rafał Dudkiewicz bardzo sprytnie też prowadzi politykę taką, że zadłuża spółki. I oto mamy na przykład ze strategicznych spółek miejskich, wrocławskie MPK, czyli przedsiębiorstwo zajmujące się komunikacją miejską, które jest tak naprawdę w tej chwili już kompletnym bankrutem, wydmuszką. Czy o tym zadłużeniu samorządów, często ukrytym zadłużeniu samorządów, też była mowa w czasie konwencji Prawa i Sprawiedliwości, czy jest jakiś pomysł, bo to są wszystko, patrzymy na Wrocław, przyjeżdżamy do Wrocławia, jest pięknie oświetlony, piękne, stare miasto, ale tak naprawdę te wszystkie samorządy to są takie, te wszystkie miasta to są takie małe Grecje, które być może to wszystko, co tak piękne fasady i piękne centra, a tymczasem mieszkańcy Wrocławia żyjący na zwyczajnych osiedlach mają takie zwyczajne niestety problemy, a więc nie mają gdzie zrobić zakupów, bo oferta to tylko supermarkety i sieciówki. Nie wspieramy w tym zakresie lokalnych przedsiębiorców. Nie ma gdzie parkować, nie ma miejsc w przedszkolu, w żłobkach. Polityką rodzinną samorządowcy się w ogóle nie interesują, bo łatwiej jest się chwalić właśnie fontanną czy zdjęciami z Marilyn Monroe, prawda? Tym, jak się wydaje, Rafał Dudkiewiczowi, czy dzięki temu przejdzie do historii. No, ja już rok temu się ironicznie mu zwracam uwagę, że faktycznie przed nim wakacje z blondynką, no i szybko to się okazało prawdą. Okazało się prawdą, choć Rafał Dudkiewicz będzie rządził we Wrocławiu jeszcze co najmniej 3 lata. No wyborcy tak zdecydowali, trzeba uszanować wolę wyborców, ale jednak, żeby całkowicie tych 3 lat nie zmarnował, to zdecydowaliśmy się na inicjatywę polegającą na tym, że chcemy zrobić plebiscyt, referendum, w którym mamy nadzieję, że mieszkańcy Wrocławia wezmą liczny udział, w którym chcemy o pewne ważne sprawy wrocławian zapytać. Liczymy na to, że te odpowiedzi, których udzielą, Rafał Dudkiewicz będzie musiał je uszanować i w tej sytuacji 3 lat być może nie zmarnuje i zdecyduje się na takie projekty i plany, które sprawią, że ta degrengolada taka finansowa nie będzie się pogłębiać.